Jednym ze schorzeń psychicznych o bardzo negatywnych konotacjach jest schizofrenia, w której leczeniu bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko farmakoterapia, ale też psychoterapia oraz wsparcie osób z najbliższego otoczenia chorego. W tym filmie znajdziesz zbiór najważniejszych informacji na temat tej choroby. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Schizofrenia jest chorobą psychiczną diagnozowaną zwykle u osób przed 30 rokiem życia. Dotyka ona zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Z kolei prawdopodobieństwo zachorowania wynosi około 1%. Według badań na świecie jest około 24 miliony chorych na schizofrenię. Sama nazwa schorzenia pochodzi od greckich słów schizm, oznaczającego rozszczepić, oraz fren, oznaczającego umysł. Należy jednak podkreślić, że potoczne określanie schizofrenii jako rozdwojenie osobowości jest niewłaściwe. Owszem, choroba ta wiąże się z rozszczepieniem, ale nie jaźni a tym, co chory czuje, myśli i robi. Ten rozpad osobowości skutkuje u chorego wieloma problemami w jego codziennym funkcjonowaniu. Schizofrenik nie jest w stanie prawidłowo ocenić otaczającej go rzeczywistości, otoczenia, a także samego siebie. Z tego powodu ucieka od realnego świata, zamykając się w swoim własnym. Najbardziej charakterystyczną cechą schizofrenii jest występowanie epizodów psychotycznych takich jak omamy, urojenia czy też halucynacje. Niestety wciąż ciężko w sposób jednoznaczny określić przyczyny występowania schizofrenii. Wskazuje się jednak pewne czynniki sprzyjające rozwojowi tej choroby. Wśród nich wymienia się uwarunkowania genetyczne. Jeśli u jednego z rodziców lub u rodzeństwa była diagnozowana schizofrenia, to ryzyko zachorowania na nią wzrasta o 6–9%. Natomiast do 46%, kiedy oboje rodziców leczy się na schizofrenię. Podłoże biologiczne. Ryzyko schizofrenii pojawia się u osób z chorobami somatycznymi i niedotlenieniem mózgu, a także u kobiet, które miały problemy z ciążą oraz porodem. Czynniki psychologiczne. Nadmierne obciążenie psychiczne, ciągły stres oraz życie w biegu czy też traumatyczne wydarzenia mogą doprowadzić do rozwoju choroby. Uwarunkowania środowiskowe oraz społeczne, specyfika miejsca i sposobu wychowania oraz predyspozycje rodzinne mogą skutkować rozwojem schizofrenii. Warto raz jeszcze podkreślić, że nie ma jasno określonych przyczyn rozwoju schizofrenii. W związku z tym, nawet jeśli w naszej rodzinie są osoby borykające się z tą chorobą, nie oznacza to wcale, że ten problem na pewno dotknie również nas. Czynniki wpływające na rozwój schizofrenii są złożone i zależne także od indywidualnych predyspozycji danego człowieka. Warto mieć na uwadze, że ataki schizofrenii mogą mieć różny stopień nasilenia oraz mogą być odmienne u poszczególnych osób, co może utrudniać rozpoznanie choroby. Niemniej jednak podczas wystąpienia ataku schizofrenii chory nie jest w stanie ocenić prawidłowo siebie oraz otaczającego go świata. Jego zachowanie nie jest adekwatne do sytuacji. Ataki mogą mieć charakter epizodyczny lub ciągły. W pierwszym przypadku po ataku chory wraca do częściowego lub pełnego zdrowia. Zastanawiając się nad tym, jak wygląda atak schizofrenii, pojawia się również pytanie, czy można go w jakiś sposób rozpoznać. Zwykle przed atakiem choroby ma miejsce faza zwiastująca, w której obserwuje się zmianę nastroju chorego oraz jego zachowania. Po niej następują kolejne fazy: ostra, nawrotów choroby oraz stabilizacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że faza stabilizacji następuje dopiero po zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Między nawrotami choroby mamy do czynienia z fazami remisji. Objawy schizofrenii są bardzo szybko zauważalne przez rodzinę czy przyjaciół chorego. Sam chory nie jest w stanie uświadomić sobie swoich problemów psychicznych oraz zauważyć niepokojących objawów. Aby w ogóle mówić o schizofrenii, muszą pojawić się objawy początkowe utrzymujące się przez okres minimum 1 miesiąca. Należą do nich zaburzenia afektu, czyli zaburzenia nastroju. Obserwuje się wówczas spłycenie emocji, których wachlarz staje się coraz bardziej ubogi. Zaburzenia asocjacji, czyli zaburzenia myślenia, wynikające z rozluźnienia procesu kojarzenia ze sobą rzeczy. Autyzm, zamknięcie się chorego we własnym wewnętrznym świecie oraz skupianie się na własnych przeżyciach czy wyobrażeniach. To powoduje coraz większą izolację od otoczenia, które coraz mniej go rozumie. Ambiwalencja, brak jednorodności w odczuwaniu, myśleniu oraz przeżywaniu. Do wymienionych powyżej objawów schizofrenii należy dodać jeszcze zaburzenia pamięci, urojenia, omamy dotyczące wszystkich zmysłów człowieka oraz przypisywanie własnych przeżyć ludziom z najbliższego otoczenia. Warto również zaznaczyć, że wśród lekarzy funkcjonują różne sposoby ujęcia objawów schizofrenii. Zgodnie z innymi klasyfikacjami symptomy schizofrenii dzieli się na zaburzenia poznawcze. Chory ma coraz większe problemy z zapamiętywaniem i kojarzeniem faktów, a uporanie się z codziennymi sprawami zaczyna stanowić dla niego coraz większe wyzwanie. Dezorganizacja psychiczna, czyli zaburzenia procesu myślenia. Pojawia się coraz większy chaos z odczytywaniem rzeczywistości i własnych emocji. Objawy negatywne. Utrata zainteresowania codzienną aktywnością, np. pracą. Zobojętnienie uczuciowe i niechęć do wyrażania swoich emocji, a także zmniejszona odczuwalność przyjemności oraz zaburzenia komunikacji ze społeczeństwem i spowolnienie ruchowe. Objawy pozytywne. Zaburzenia kreujące oraz zniekształcające otaczającą rzeczywistość. Halucynacje. Z kolei same omamy i urojenia dzieli się w schizofrenii na różne rodzaje. W przypadku omamów wymienia się dwa rodzaje: pseudohalucynacje oraz omamy słuchowe. Pierwsza grupa dotyczy głosów, które chory słyszy wewnątrz swojej głowy i z nim rozmawia. Druga obejmuje głosy, np. pojedyncze słowa lub całe dialogi oraz dźwięki. Mogą być nimi stukanie, pukanie, kroki, uderzenia, których w rzeczywistości nie ma. Natomiast urojenia dzieli się na prześladowcze. Choremu wydaje się, że wszyscy źle mu życzą. Oddziaływania. Chory jest przekonany, że zawładnęła nim jakaś osoba trzecia lub jest pod wpływem oddziaływania jakichś rzeczy. Ksobne. Chory myśli, że jest obserwowany oraz cały czas kontrolowany. Odsłonięcia. Choremu się wydaje, że wszyscy mogą odczytać jego myśli, a więc jest całkowicie pozbawiony prywatności. Chorobę diagnozuje specjalista z dziedziny psychiatrii. Powinno się do niego zgłosić w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących świadczyć o schizofrenii. Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad, który nie zawsze w sposób jednoznaczny wskazuje na schorzenie psychiczne. Dlatego zdarza się, że kieruje on pacjenta na dodatkowe badania w celu wykluczenia zmian neurologicznych czy też nowotworu mózgu. Bywa również, że proces rozpoznania choroby jest nieco wydłużony oraz obejmuje kilka bądź nawet kilkanaście wizyt i obserwacji po zastosowaniu określonej farmakoterapii. Leczenie schizofrenii obejmuje farmakoterapię i psychoterapię. Ważnym elementem leczenia jest również okazywane choremu wsparcie przez rodzinę i najbliższe jego otoczenie. Leczenie schizofrenii to proces złożony oraz długotrwały. Warto też podkreślić, że niestety nie ma możliwości wyleczenia się z choroby. Możliwe jest natomiast skuteczne łagodzenie objawów schizofrenii dające choremu możliwość powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania, do swoich zainteresowań czy życia towarzyskiego. Leczenie schizofrenii powinno odbywać się w sposób kompleksowy dostosowany do indywidualnych potrzeb chorego oraz obejmować następujące metody. Farmakoterapię, polegającą na przyjmowaniu leków łagodzących objawy choroby. Psychoterapię, obejmującą cykliczne terapie zajęciowe dostosowane do aktualnego stanu chorego, umożliwiając mu powrót do społeczeństwa. Nawiązywania kontaktów oraz psychoedukację pozwalającą dogłębnie poznać dany przypadek schizofrenii, a samemu choremu pomaga zrozumieć istotę schorzenia. Leczenie szpitalne. W sytuacji, kiedy objawy choroby mocno się zaostrzą w celu ustabilizowania stanu chorego. Terapię rodzinną, a więc wspomniane wsparcie rodziny i osób z najbliższego otoczenia chorego, które musi na nowo nauczyć się z nim rozmawiać oraz jak rozpoznawać ataki i nieść pomoc. W przypadku niemal każdej choroby kluczowe jest wczesne jej rozpoznanie. Nie inaczej jest ze schizofrenią. Efekty jej leczenia u pacjentów wcześnie zdiagnozowanych są lepsze niż u pacjentów, którzy przez wiele lat nie byli poddawani leczeniu. Życie ze schizofrenią nie jest łatwe dla samego chorego, jak i dla jego otoczenia. Z tego powodu trwają prace nad zmniejszeniem do minimum objawów choroby oraz zwiększeniem komfortu życia schizofrenika, aby mogło ono wyglądać podobnie jak przed chorobą. Mowa tu o lekach, które będzie można podawać choremu w formie iniekcji. Wówczas będą one działały szybciej, nie powodując przy tym wielu skutków ubocznych. Takie rozwiązanie sprawi, że chory nie będzie musiał codziennie przyjmować leków, a jedynie co jakiś czas. Regularność przyjmowania leków jest niezwykle istotna w leczeniu schizofrenii, ponieważ pozwala złagodzić objawy choroby i powrócić do normalnego funkcjonowania. W niektórych przypadkach istnieje nawet możliwość powrotu do pracy. Niestety u schizofreników istnieje duże ryzyko popełnienia samobójstwa dochodzące do aż 10%. Co więcej, częściej dotyczy to mężczyzn i osób w młodym wieku. Ryzyko to rośnie podczas zaostrzenia się choroby, w momencie kiedy chory nie stosuje regularnie leków oraz w przypadku występowania u chorego jeszcze innych chorób. Należy zauważyć, że schizofrenia często współwystępuje z depresją. Problemy z właściwym odczytywaniem otoczenia i rozumieniem samego siebie sprzyjają długotrwałemu obniżeniu nastroju, braku energii i umiejętności czerpania radości z życia. Pojawia się wówczas niechęć do wychodzenia z domu czy też wchodzenia w jakiekolwiek interakcje z innymi osobami. Przebieg leczenia schizofrenii jest więc zależny od wielu czynników. W związku z tym forma leczenia jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb chorego. Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że schizofrenia jest trudną chorobą dla samego chorego, jak i jego otoczenia. Nie należy jednak się jej bać, a spróbować zrozumieć. Wówczas łatwiej będzie można sobie z nią poradzić i bardziej efektywnie nieść choremu pomoc. Trzeba pamiętać, że wczesna diagnoza pozwala szybciej wrócić choremu do normalnego funkcjonowania. Jeśli więc obserwujemy u siebie bądź bliskiej nam osoby niepokojące objawy, należy niezwłocznie udać się do specjalisty. Natomiast podczas leczenia bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza. Ponadto w żadnym wypadku nie powinno się samodzielnie przerywać leczenia, a także opuszczać spotkań z psychologiem. Schizofrenik odpowiednio leczony może normalnie funkcjonować i przebywać w społeczeństwie. Może rozwijać swoje zainteresowania, prowadzić życie towarzyskie, a nawet pracować. Warto o tym pamiętać. Podobnie jak o tym, że okazywane wsparcie ze strony rodziny i najbliższych jest niezwykle ważne w leczeniu schizofrenii i powrotu chorego do życia, jakie prowadził, zanim usłyszał diagnozę.